Cześć, witamy w kolejnym odcinku Citroen C4 Picasso, tak? Chyba tak. Tutaj był już odcinek odnośnie pompy, którą uszczelnialiśmy. Pokazywaliśmy, żeby zwrócić sobie uwagę na znaki na pompie. Ale to nie koniec prac przy tym Citroenie. Tutaj jesteśmy cały czas w kontakcie z właścicielem. I jedna pozycja na liście usterek była też odnośnie wibracji. I faktycznie wibracje były wyczuwalne na ja najbardziej wyczułem na pedałach od hamulca, no przenoszone były na karoserię. I pierwsze podejrzenie zostało rzucone na poduszki. Tutaj mówi, że te wibracje zaczęły się po wymianie rozrządu. I faktycznie jak Michał zdemontował poduszkę od rozrządu, widać było, że ta ślady ponownego montażu poduszki nie były na starych śladach, czyli śruba nie była przykręcona na starym miejscu. Może pokażemy, jak tutaj będzie gdzieś widać. Łatwiej będzie mi wytłumaczyć. Wytłumaczyć tak. Tu mamy poduszkę jedną. Tu jest taka poduszka druga reakcyjna. I tą poduszkę reakcyjną skręcamy tutaj. Ona jest, jedno mocowanie ma w tym miejscu. I jak miałem skręconą tą śrubę, to żeby złapać, w ogóle było ciężko ją wykręcić i później jak próbowałem ją złapać, no to była przestawiona gdzieś mniej więcej o tyle. Trzeba było całą poduszkę naciągnąć, żeby wsadzić tą śrubę. Czyli w skrajnej pozycji była. Tak, więc to było takie pierwsze przypuszczenie, co może dawać takie wibracje, bo poduszka jest w swojej nienaturalnej pozycji. I może to przenosić z drgania. Później po tym jak zamontowałem pompę, wyregulowałem te poduszki, te drgania już były dużo mniejsze, aczkolwiek nie były jeszcze... Nie było to, co ma być. Tak, dalej były wyczuwalne. Były wyczuwalne. Bo tutaj nie mogliśmy też klientowi powiedzieć, że po regulacji już wszystko ustało, że jest już idealnie, bo też sami czuliśmy dalej te wibracje. Odnośnie poduszek, bo tutaj też właśnie mówi, zamówcie w ciemno poduszki, wymieńcie. Też nie jest sztuką wziąć, kupić, wymienić wszystko. Bo często może być gorzej. Często może być gorzej, tak. Natomiast tutaj zaczęliśmy od regulacji tych poduszek, przyszła pompa, auto odpaliliśmy, mogliśmy sprawdzić jeszcze raz, tak? Wjechać na kanał, posprawdzać i te wibracje faktycznie były. No i zauważyliśmy w międzyczasie, że napinacz bardzo mocno skacze. Nie wiem, czy tam było na jakimś szorcie, było na jakimś naszym szorcie. Było na szorcie, no. Tak, było na szorcie, że napinacz skacze. I tutaj właściciel mówi, że nie przyznaję wam się, ale już jeden napinacz był wymieniany. Bo też obstawiał, że to jest napinacz. Tak, że, tak. No później, tak, to co mówi, że właśnie były wymieniane w sumie obydwa te napinacze, bo tutaj są dwa napinacze na tym pasku, bo nie mamy sprzęgiełka na alternatorze. Ale mówi, że nie było zmieniane koło pasowe. I po demontażu napinacza, to może też pokażę. To jest ten napinacz, który klient już sobie wymieniał. On ma dosyć duży taki, patrzyłem na nowym specjalnie. Nowy napina się od razu. Ten ma dosyć duży taki właśnie jałowy skok. I mniej więcej te skoki. Nawet słychać, że szczela. I to jest, musiałbyś sobie ty to przymierzyć, żeby, znaczy wziąć w ręce, żeby zobaczyć, że to jest taki... Nie, ja to widzę nawet, że to jest nienaturalne. Tak. Doskakuje. Może pokażemy nowy ten napinacz od razu. To już jest zamontowany. Ale zamontowałeś. No, jest zamontowany i zblokowany. Tak, nowy napinacz jest, to nie pokażemy wam. I tak, no bardzo dziwne, żeby nowy napinacz, zdarzają się oczywiście, ale tak, na starym były wibracje, poduszki wyregulowane, dał ktoś nowy napinacz, dalej są wibracje. Tutaj przy montażu pompy jesteśmy w stanie sprawdzić znaki, jak jest pompa zamocowana, tak, na rozrządzie, zblokowana i górne kółko. Tak, no to wtedy tylko w sumie patrzyłem na blokadę na pompę, tak jak to pokazywaliśmy w wcześniejszym filmie, a na resztę w sumie nie zwracałem uwagi, bo w teorii musiałbym wszystko rozbierać i tak dalej, żeby sprawdzać ten rozrząd. I tak, no właściciel stwierdził, że skoro dwa napinacze wymienił, jeden, tak jak widzicie, jest uszkodzony, no to powiedział, wymieniamy jeszcze raz dwa napinacze i zmieniamy koło pasowe, bo koło pasowe jest stare, było niezmieniane przy rozrządzie. A też wyczytał, bo też dużo wątków jest, nierozwiązanych też takich problemów, że może to faktycznie być. Tak, no i tutaj, skąd się teraz zejdzie.
I tutaj, tak jak widzicie, mamy pływające to koło od rozrządu. Jakby nie było, można przestawić o jednego zęba. Więc do wymiany koła pasowego trzeba ten rozrząd sobie zblokować. I już przy blokowaniu tego rozrządu coś mi się nie podobało. Bo tak jak tutaj można zobaczyć, tylko musisz chyba przybliżyć. Jest zrobiony znak flamastrem. To nie jest znak zrobiony przez nas. Nie, to nie jest znak zrobiony przez nas. Od dołu, to już musisz też się teraz ty schylić, bo nie dźwigniemy auta. Czekaj, żebym się tutaj... O, jestem, no jestem. I widzisz znak? Widzę. To też tak jak tam widzicie, jest zrobiony znak flamastrem na kole i na obudowie skrzyni. I taki sam znak jest też od góry na kole od wałka. Więc teraz chodź do góry. Wstań sobie teraz ty z tej stronki. I o ile tamte znaki nam się zgadzają, górny znak nam się nie zgadza o zęba. A mamy teraz zblokowany wał i zblokowany wałek. Tutaj naprawdę... Czyli za pomocą już blokad mamy tak, poblokowane... Tutaj te blokady tak naprawdę to górę można zblokować sobie śrubą dziesiątką czy wiertłą dziesiątką, dół chyba ósemką albo też dziesiątką, już teraz nie pamiętam. W każdym razie na dole mamy zblokowane, górę mamy zblokowaną i tak jak widzicie znaki nam się nie pokrywają, znaczy te znaki robione flamastrem nam się nie pokrywają. I co mi tak teraz przyszło na myśl, na dole są dwa otwory w bloku. Już nie mówię dziury, bo ktoś ostatnio powiedział, że silnik nie ma dziur, tylko są... otwory. Mamy dwa otwory w bloku i jeden jest właśnie do blokowania wału na górny martwy punkt, właśnie do ustawienia rozrządu. Drugi z tego, co przynajmniej ja go używałem, montując skrzynie automatyczne dwusprzęgłowe, jest do blokowania właśnie silnika w tej pozycji, bo tam skrzynia nam wchodzi tylko w jednym miejscu. I wydaje mi się, że ktoś, kto robił ten rozrząd, albo pomylił sobie te otwory, albo nie wiedział o tym, że są te otwory tam i robił to na flamaster. Czyli powielił już błąd czyjś, albo sobie źle zaznaczył? Raczej to była pierwsza wymiana rozrządu, bo przebieg jest 120 tysięcy, więc raczej to była pierwsza wymiana rozrządu. Czyli musiał blokować raczej. No nie blokował, tylko robił znaki flamastrem. No wiem, a jak sobie chciał sprawdzić i pomylił dziury, to chciał próbować blokować. Może była próba, ale coś nie wyszło. No w każdym razie... Bo jeszcze mówię, że tutaj taki sam smar był... Tak, na rozruszniku, bo był demontowany rozrusznik właśnie do tego jednego z otworów. Bo do otworu, do blokowania rozrządu nie potrzebujemy akurat w tym silniku demontować rozrusznika. A tutaj akurat na pewno był demontowany rozrusznik, bo jest taki sam smar na śrubach od rozrusznika, jak na śrubach od poduszki. Więc być może ktoś po prostu próbował zblokować to na tej górnej dziurze i mu to nie pasowało, w górnym otworze. No właśnie. I mu nie pasowało i postanowił to zrobić na flamaster. No i tutaj, tak jak już mówiłem przedtem, nie zgadza nam się to jeden ząbek. Dziwne, że nie wywalało błędu od synchronizacji. Być może ma jakąś w miarę dużą tolerancję. Rozrząd już mamy ustawiony tak, jak być powinien. Pasek jest przestawiony o to jedno koło, żeby nam to się wszystko zgrywało. I mam nadzieję, że problem z drganiami ustąpi teraz. No ale tak czy inaczej wymieniliśmy napinacz, wymieniamy koło od razu. I mamy nadzieję właśnie, że klient będzie zadowolony. Tutaj też pomimo jakiejś tutaj na Warszawie presji czasowej nie odpuściliśmy, nie daliśmy klientowi jeździ, obserwuj, tylko chcieliśmy z szacunku i do klienta i do tego, że faktycznie chce rozwiązać i chce współpracować, aby rozwiązać ten problem. Jesteśmy cały czas w kontakcie, bo tutaj też klient ma kawałeczek do nas, więc chcielibyśmy mu auto oddać sprawne i maksymalnie przez nas sprawdzone. Podejdź jeszcze, bo tak jakby patrząc z góry, to chyba nie widać dobrze, że jest to tak przestawione. Teraz jak tak z tej perspektywy, tak, to akurat się zgrywa. Ale tak było dobrze widać tutaj, tak? Jest, tak, tutaj byłem, to widać dobrze, że tutaj jest... Tak, tu tak. Mamy znaczek zrobiony, a tu jest i tu jest znaczek zrobiony. Tak, w teorii widać... sugerując się do tego znaku tu, to jest... Ewidentnie o ząbek. Ewidentnie o ząbek. Także tutaj też nie hejtujemy kogoś, że ktoś spieprzył, ktoś coś zrobił, każdemu się pomyłki
przytrafiają. Nie wiem, jaka była rozmowa, czy właściciel zgłaszał tamtemu warsztatowi, że jakieś problemy po wymianie rozrządu są, czy nie zgłaszał, więc tutaj historii tego nie znamy. W każdym razie auto trafiło do nas i staramy się wyeliminować usterkę. I jak widzicie, że kolejny raz, tak, był temat regeneracji wtrysków, regeneracji innych elementów, też tutaj no, musieliśmy sprawdzić element, który tak naprawdę był już wymieniany, który teoretycznie nie powinien być sprawdzany, tak? W teorii tak, ale tak jak ktoś w sumie mądrze napisał w komentarzu pod jednym z filmów, że jeśli dostajemy samochód po jakiejś naprawie, no to pasuje zacząć sprawdzenie od tego, co już było robione. No, niestety, ale dosyć często nam się to sprawdza. Nie mówię, że my nie popełniamy błędów, bo każdy popełnia błędy, ale raczej jeśli już popełnimy ten błąd, no to trzeba się starać go usunąć, a nie wydawać samochód. I tutaj właśnie też odnośnie tych komentarzy, to pod ostatnimi filmami dosyć dużo było takich mądrych i przydatnych naprawdę komentarzy, tak? Nie było tutaj wyśmiewania się, nie było hejtowania, natomiast merytoryczne, w większości pomocne, dzielenie się swoją wiedzą i myślę, że jeżeli będziemy wszyscy tutaj, tak jak my, staramy się dzielić swoją wiedzą, swoimi niepowodzeniami, swoimi powodzeniami, to każdemu z nas to wyjdzie na plus. Także fajnie sobie stworzyć taką społeczność, która sobie będzie wzajemnie na tym kanale pomagała, a nie tylko szykanowała i hejtowała. Także my tu jesteśmy dla Was. Myślę, że i my Wam trochę wiedzy damy i Wy nam swojego doświadczenia trochę przekażecie. I tym miłym akcentem kończymy. Oczywiście jeszcze nagramy przy którymś filmie, czy pomogło to wszystko, czy problem został usunięty, czy dalej będziemy szukać i walczyć z Citroenem. W tym odcinku to jest wszystko. Dzięki, pozdrawiamy, cześć.